witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym w swojej krótkiej prezentacji przedstawić kilka praktycznych uwag na temat wcześniej wspomnianego serwisu Sherpa Romeo, w którym można znaleźć warunki umieszczania publikacji w otwartych repozytoriach. Serwis dedykowany jest tym osobom, które publikują w czasopismach komercyjnych, a chcą swoje prace umieścić w otwartych repozytoriach. Serwis zawiera kompleksową informację o ponad 1000 wydawców, o 22 tysiącach czasopism, a co jest najważniejsze, zawiera informacje o polityce wydawców wobec praw autora do zamieszczania w repozytoriach preprintów i postprintów. Chciałam też zwrócić uwagę na definicję preprintu i postprintu. Preprint jest to publikacja przed recenzją, a postprint publikacja już zrecenzowana i zaakceptowana do druku. W rozumieniu serwisu Sherpa Romeo to wygląda troszeczkę inaczej, bo ten postprint, jeśli chodzi o treść, dokładnie odpowiada publikacji już zaakceptowanej do druku. Natomiast pod względem formy nie zawsze, ze względu na to, że wydawcy sobie zastrzegają prawo zmiany formy i formatowania. Wydawcy w serwisie zostali podzieleni na cztery wygodne grupy, oznaczone kolorami. Kolor zielony oznacza zgodę na publikację postprintów i preprintów. Kolor niebieski oznacza zgodę na publikację postprintów. Kolor żółty zgodę na publikację preprintów, natomiast kolor biały brak jakiejkolwiek zgody na archiwizację. Na wykresie widać, jak liczne są konkretne grupy. No nie bardzo cieszy nas fakt, że tych zielonych wydawców jest tak mało, tylko 401 w tej chwili, to są dane z wczoraj. Natomiast cieszy nas fakt, że 70% wydawców wszystkich zezwala na jakąkolwiek formę archiwizacji. Często publikujemy u wydawców, a nie zdajemy sobie sprawy, do jakiej grupy należą, więc tutaj są przykłady. Widzimy, że tacy znani wydawcy jak Elsevier, Emerald czy Springer należą do grupy zielonej, do innych grup należą inni wydawcy. No tutaj akurat American Chemical Society czy American Scientific Publishers nie zezwalają na jakąkolwiek archiwizację. Serwis Sherpa Romeo jest serwisem bardzo przyjaznym. Możliwe jest wyszukiwanie w nim według nazwy wydawcy, nazwy czy tytułu czasopisma ISSN-u. Można wyszukiwać w trybie prostym, w trybie złożonym, także serwis, jeszcze raz podkreślam, jest bardzo, bardzo przyjazny. Po wpisaniu nazwy wydawcy na ekranie otrzymujemy pełną informację na temat polityki wydawcy wobec umieszczania publikacji w repozytoriach. Tutaj w tym przypadku widać, na co zezwala wydawca i widać, że ta ostateczna wersja, czyli ten ostateczny PDF, który się ukazuje w czasopiśmie, nie ma zgody na publikowanie w repozytoriach. Ponadto poniżej są jeszcze szczegółowe warunki, które musi spełniać autor, zamieszczając swoją publikację w repozytorium. Serwis też jest źródłem informacji dla osób, które publikują w czasopismach i chcą się czegoś dowiedzieć na temat czasopisma, bo często zdarza się, że są czasopisma, w przypadku których autor decyduje, w jakim trybie publikuje, czy w trybie open access, czy też w trybie i na zasadach subskrypcji. To są tak zwane czasopisma hybrydowe i serwis odpowiada właśnie na to pytanie, czy interesujące nas czasopismo jest czasopismem hybrydowym. To podejście wykorzystują często wydawcy komercyjni, którzy eksperymentują z modelem open access. I na przykład właśnie taką usługę proponuje Springer między innymi. Ta usługa nazywa się Open Choice. Jest wytypowana pewna grupa czasopism hybrydowych i właśnie w ramach usługi Open Choice. A jak widać, serwis Sherpa Romeo jest serwisem naprawdę uniwersalnym i może być bardzo szeroko wykorzystywanym.
Ja ze swojej strony zachęcam do publikowania w czasopismach komercyjnych, ale przede wszystkim deponowania prac w repozytoriach zgodnie z zasadami zawartymi w serwisie, który zaprezentowałam przed chwilą. No po prostu musimy pokazać światu, co robimy, a świat się do nas na pewno uśmiechnie. Dziękuję bardzo za uwagę.